Witam Państwa, Dagmara Siemińska, Rozmowy Kulturalne. Dzisiaj naszym gościem jest autor bestsellerów takich jak Oprawcy, Bestie 1 i Bestie 2, Tadeusz Płużański. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Spotykamy się po raz kolejny, ponieważ niedawno ukazała się Pana nowa książka zatytułowana Bestie 2. Czy ta książka różni się od poprzednich publikacji? Tematyka jest właściwie zbliżona, bo to jest to, co mnie interesuje najbardziej, czyli zbrodnie komunistyczne, powojenne, ale też późniejszego PRL-u. Bestie 2 są trochę inaczej skonstruowane, bo zawierają też opis zbrodni niemieckich. Ja może powiem, czemu, skąd taki pomysł. No? No, w kontekście na przykład ostatnich wydarzeń, czy filmu Nasi Ojcowie, Nasze Matki, nazywanego też Nazi, Ojcowie Nazi Matki, no myślę, że no powrót do spraw okupacji niemieckiej też jest jak najbardziej na miejscu, bo jak widzimy, no te sprawy się zacierają. Niemcy, tak jak wcześniej Rosjanie, próbują nam pisać historię na nowo, zrzucając z siebie całkowicie jakiekolwiek winy i obarczając tymi winami Polaków. Co ciekawe, jeśli wrócimy do tego filmu, to tam wojna się rozpoczyna w 1941 roku. Dokładnie taką narrację stosują Rosjanie. No, którzy no, przedstawiają się, prawda, jako ofiary napaści niemieckiej. I w tym kontekście w ogóle nie ma miejsca na okupację Polski na 1 i 17 września 1939. Nie ma miejsca na pakt Ribbentrop-Mołotow, tak, który był no, przesądzeniem naszych losów. No. Ja w książce piszę też o no, przedwojennej współpracy w obu reżimów sowieckiego i niemieckiego, że ten właśnie pakt, a właściwie układ międzypaństwowy, bo tak to trzeba by nazwać, między Rosją sowiecką a hitlerowskimi Niemcami był pewnym zwieńczeniem właśnie wcześniejszej ich współpracy. Kwitła współpraca gospodarcza, ale też na przykład militarna i co wydaje mi się szczególnie ciekawe, o czym też jest w książce, to jest termin słynny też, napis nad bramą więzienia w Auschwitz, Arbeit macht frei. No? Ale jeżeli się zagłębimy w historię głębiej, to zobaczymy, że to nie jest pomysł niemiecki. To jest pomysł sowiecki. Niewiele osób o tym wie, ale właśnie w ramach tej współpracy również wojskowej i jeśli chodzi o organizację też obozów dla przeciwników politycznych, Niemcy odwiedzali sowieckie łagry i tam zobaczyli napis, który jest pierwotny wobec tego słynnego Arbeit macht frei, a to się nazywało Через труд к освобождению. To jest dokładnie to samo. Także myślę, że powinniśmy pamiętać też, prawda, jaka jest geneza zbrodni dokonywanych również na narodzie polskim. Niewątpliwie Sowieci byli prekursorami tego wszystkiego, prawda? Była słynna akcja Polska, prawda, dokonywana jeszcze przed wybuchem wojny. Wymierzona między innymi z przyczyn narodowych Polaków. Prawda? Tu się nakładały sprawy klasowe i narodowe. Prawda? Więc w momencie, kiedy naszą historię się fałszuje, my musimy wracać do tych spraw. Musimy wiedzieć, jak to wyglądało naprawdę. Teraz mieliśmy na Uniwersytecie Wrocławskim profesora Baumana, prawda? Zygmunta Baumana. No i też to jest przedstawiane w ten sposób, że przyjechał do naszego kraju wielki intelektualista światowej sławy, tak, naukowiec, prawda? Że w ogóle znalazł czas, żeby nas odwiedzić. Prawda? No ale doszło do pewnego
do pewnego zgrzytu, prawda? Jak to przedstawiały media? Przedstawiały to tak, że właśnie grupa agresywnych faszystów, prawda, napadła i zakłóciła wykład właśnie tej znakomitości. Tylko sprawy tutaj też wyglądają trochę inaczej, właściwie zupełnie inaczej, bo... Znaczy, media przedstawiają to tak, że oni atakują profesora Baumana za pochodzenie żydowskie, tak, to. Że to jest antysemityzm. Że to jest też antysemityzm. Natomiast nie mówimy, że to stalinowiec. No nie mówimy właśnie, nie mówimy, kto to jest, prawda? A w moich książkach mogą Państwo znaleźć właśnie życiorysy tychże potworów. Wróćmy do fałszowania historii. Czy film, który parę miesięcy temu był na ekranach polskich kin, Syberiada, według scenariusza pana Domino, to jest obraz zafałszowany w dużym stopniu? No to jest niestety pokłosie, przepraszam za to słowo, ogólnej tendencji fałszowania naszej historii, właśnie pokłosie, no to też jest wyjątkowo perfidna manipulacja. No, trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś w ogóle uwierzył, że w 2000 którymś roku polska dzicz antysemicka, prawda, wiesza na drzwiach stodoły kogoś za to, że sprzyja Żydom, prawda? To jest totalny nonsens i kłamstwo. No, niestety film Syberiada Polska wpisuje się też w ten cały cykl właśnie tego przedsiębiorstwa pogardy. I na siłę wciskania nam naszych win, prawda? No tutaj obraz jest zafałszowany o tyle, że film powstał na podstawie scenariusza osoby całkowicie niewiarygodnej, stalinowskiego prokuratora wojskowego. Prawda? Tak. I ja bym wolał, żeby ten pan nie opowiadał o swoich, prawda, przeżyciach w łagrach, gdzie faktycznie był jako dziecko, prawda, z rodziną. Ja bym wolał usłyszeć od niego prawdę o czasach powojennych, kiedy on był właśnie prominentnym funkcjonariuszem stalinowskiego systemu, prawda, oskarżał jako prokurator polskich patriotów, prawda, używając też niewyparzonego języka, nazywając ich szpiegami, zdrajcami, bandytami. To niestety do dziś te słowa funkcjonują w przestrzeni publicznej, co jest kolejnym skandalem. Natomiast ten człowiek też brał udział w egzekucjach na Mokotowie, na Rakowieckiej. I na przykład w kontekście tych ekshumacji na Łączce, które teraz się odbywają, no myślę, że jego wiedza na ten temat wzbogaciłaby bardzo te prace i stan wiedzy z kolei IPN-u na ten temat. On o tych sprawach milczy, prawda? Bauman milczy o swojej przeszłości, bo był młody, prawda? Tak to tłumaczy, a w dodatku był to najlepszy system dla Polski, jak mówi. No. Tak, Bauman wcale nie wyrzeka się swojej przeszłości. No więc właśnie. Nie ma... Dobrze, a co pana razi w samym filmie Syberiada, pomijając nazwisko scenarzysty? No to... Znaczy autora powieści. Tak, autora powieści, na podstawie której właśnie ten film powstał. No sam obraz jest próbą oddania rzeczywiście tej tragedii, prawda, syberyjskiej. Można ubolewać właśnie, że pierwszy film, na które czekaliśmy tak długo, no powstał na podstawie takich właśnie scenariusza takiej osoby, no bo ja myślę, że tutaj literatura jest olbrzymia, prawda? Wystarczy sięgnąć po klasykę, czyli na przykład Inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego, prawda? No tej literatury jest masa. Janusz Zaorski, dosyć autor filmu, reżyser, dosyć ciekawie się tłumaczył, prawda? Bo w pewnym momencie się pojawiły zarzuty, dlaczego na podstawie Domino, prawda? Tak. Powstał ten film, dlaczego on zrobił właśnie na podstawie akurat jego książki. No i on się tłumaczył, że nie wiedział. Tak? Nie wiedział, kto to jest Zbigniew Domino. Otóż jest to też nie do końca tak. Ponieważ on wybrał nieprzypadkowo pana Zbigniewa Domino jako wzór właśnie swojego filmu, ponieważ bardzo dobrze rodzinnie się znają i ojciec Zaorskiego razem ze Zbigniewem Domino pracowali w Ludowym Wojsku Polski. Prawda?
Także no, potem oczywiście wszystko, cała ta historia, prawda, nabrała innego kontekstu. Nikt nic nie wiedział. Dobry skądinąd aktor, który gra główną rolę, grał wcześniej Popiełuszkę, prawda? Też tłumaczył się, że nie wiedział w ogóle nic na ten temat. No, podejrzewam, że właśnie ta historia ma też drugie dno. No i dostajemy film, prawda, który jest też reżysersko, mówiąc prawdę, nie najlepiej zrobiony. Prawda? To jest taka hollywoodzka bajka dla ludzi, którzy Ale kompletnie nie znają realiów Syberii. Czyli rozumiem, że uznaje pan, że film jest jednak przekłamany. No film jest przekłamany, tak. No, w pewnych momentach tam jest praktycznie idylla. To jest sobie idylla. Chodzą nad rzeką aktorzy, czy bohaterowie filmu zbierają kwiatki. Sielanka, prawda? No, to jest... Teraz młodzież to ogląda i myśli, że nie było tak źle. Myśli, że Rosja sowiecka wyglądała podobnie jak cywilizowany świat. No wyglądała zupełnie inaczej. Ja wrócę na sekundę do tego filmu Nasi ojcowie, nasze matki. I tam też jest taka wzruszająca, w ogóle film jest bardzo wzruszający, prawda? Ci Niemcy cierpią na każdym kroku. Źli są SS-mani, gestapowcy, prawda? Tak. Wehrmacht jest wspaniały i ci żołnierze właśnie płaczą nad każdym nabojem, prawda? I jeżeli musieli strzelać, to potem bardzo to przeżywają. No, ale tam jest taka scena nad jeziorkiem też, kiedy jeden z głównych bohaterów właśnie znajduje jakąś chatkę, prawda, w lesie, w pięknej scenerii i tam sobie, prawda, przygotowuje jedzenie, myje się i tak dalej. No to są też realia całkowicie abstrakcyjne, tak Syberia nie wygląda. Ja rozumiem, że te realia abstrakcyjne oglądają Niemcy, oni tworzą własną politykę historyczną. Ich sprawa, natomiast jak to możliwe, że taki film pojawia się w polskiej telewizji? Tu jest problem. No właśnie, no, dyskusja była dosyć gorąca na ten temat, czy ten film puszczać, czy nie puszczać, prawda? No, ciekawe jest też to, że prezes telewizji Juliusz Braun najpierw mocno protestował ten film, po czym go kupił. A kupił i wyemitował. I możemy teraz się zastanawiać, czy dobrze zrobił. Kto mu kazał? Może ktoś życzliwy, prawda, tak, szepnął, co trzeba zrobić. Ja może nie byłbym tak radykalny i nie powiedział, że ten film, że źle się stało, że ten film został wyemitowany. Natomiast podstawowym, kardynalnym błędem było to, że telewizja nie zorganizowała rzetelnej, prawdziwej dyskusji na temat tego filmu, bo to, co mieliśmy, prawda, po trzecim odcinku, no to były próby jakieś, prawda, rozmowy, ale też grono gości było na ogół zwolennikami tego filmu, prawda, jedynie właściwie Piotr Semka, prawda, i Szewach Weiss bronili, szczególnie on bronił polskiej racji stanu. Tak. Tam byli też Niemcy, prawda, obecni w tej dyskusji, polscy publicyści, którym się ten film bardzo podobał i uważali, że nic się złego nie stało, że widz sam sobie wyrobi zdanie. No, sam sobie nie wyrobi zdania. No. Także wydaje mi się, że film, że poznaliśmy właśnie percepcję niemiecką obecną, prawda, jak oni podchodzą do polskiej historii i swoich win, również wobec nas. Tylko głos polski powinien być czytelny, jasny, klarowny. I tego zabrakło. Prawda? A podstawową sprawą jest moim zdaniem to, że my sami powinniśmy robić tego typu filmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę.